Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam Państwa bardzo serdecznie. A moim Państwa gościem jest dzisiaj dr Adam Duszyk, wicedyrektor Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana redaktora i witam wszystkich radomian, którzy nas w tej chwili słuchają i nas oglądają. Panie doktorze, czy grozi nam wyjście z Unii Europejskiej? Od tego zacznijmy. Mam nadzieję, że nam nie grozi, chociaż przeraziła mnie wypowiedź wicemarszałka Sejmu, pana Ryszarda Terleckiego, który na forum ekonomicznym powiedział, przynajmniej tak to zabrzmiało, jak groźba wyjścia z Unii Europejskiej. Ja uważam, że nie można bawić się... To pierwsza taka wypowiedź tak wysokiego polityka rangą na temat dokładnie, wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Dlatego jest tak bardzo niebezpieczna, bo ona idzie w eter. A uważam, że nie należy bawić się zapałkami. Cameron, premier Wielkiej Brytanii, też próbował dociskać Unię w różnych negocjacjach, bawiąc się w ten sam sposób, a później w referendum społeczeństwo Wielkiej Brytanii opowiedziało się za wyjściem z Unii Europejskiej i nie dało się tego odkręcić. Dzisiaj tego bardzo żałują. Różnica jest tylko taka, że euroentuzjazm w Wielkiej Brytanii był zawsze na poziomie około 50%, a w Polsce ten euroentuzjazm jest na poziomie 80%, więc byłby to strzał w kolano ze strony Prawa i Sprawiedliwości, gdyby próbowali podjąć takie kroki. Myślę, że jest to bardziej straszenie Unii Europejskiej w tych negocjacjach dotyczących kar, jakie nas czekają za między innymi nieprzestrzeganie praworządności. W tej chwili Komisja Europejska już skierowała zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu o wysokość tych kar, jakie mają zostać na nas nałożone. One mogą być dla naszego budżetu naprawdę bardzo dotkliwe. Pierwsze ustawy z Polskiego Ładu przyjmuje rząd. Premier mówi, że większość obywateli zyska. Przedsiębiorcy i ci, którzy znają się na podatkach, wyliczają, że niekoniecznie tak zyska. Etatowiec, który zarabia 7 tysięcy złotych, straci już. 3 tysiące złotych zarabiający przedsiębiorca także zapłaci więcej. Nowy Ład jest to program, który jest dedykowany tylko i wyłącznie dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, czyli głównie dla emerytów i osób najniżej zarabiających, bo oni rzeczywiście troszeczkę mogą skorzystać, chociaż liczyłem to sobie ostatnio i też no, nie widzę jakichś dużych zysków nawet dla emerytów, natomiast przedsiębiorcy stracą i to bardzo. I to już nawet nie chodzi o ten nowy system podatkowy, który wejdzie, ale o składkę, obowiązkową składkę ubezpieczenia zdrowotnego, która ma wzrosnąć do 9%. Bo ona do tej pory była odpisywana od podatku, a w tym momencie praktycznie, jeśli chodzi o przedsiębiorców, to ma ona być troszeczkę niższa, bo 4,8%, a jeżeli chodzi o ludzi na etacie, to od pierwszej złotówki zarobione będziemy to płacić. Tak, i dlatego temu programowi trzeba się bardzo dokładnie i szczegółowo przyjrzeć, bo ja kiedy pierwszy raz słuchałem tych wystąpień rządowych, byłem pełen entuzjazmu, że to będzie korzystne i bardzo dobre, ale później jak sobie zacząłem to wszystko dokładnie analizować i przeliczać, okazuje się, no, że jednak nie. Klasa średnia na pewno na tym nie zyska, przedsiębiorcy. No pięknie brzmi, że 30 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku, podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 120 tysięcy, to fantastycznie brzmi. No na pozór, natomiast tak jak mówię, jak sobie doliczymy 9% składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której nie można odpisać, no to wyjdziemy na minus. Mhm. Zacytuję panu teraz tweet, wczorajszy tweet pani poseł Anny Kwiecień. Cytuję w oryginale. Niemiecki plan jest taki oczywisty. Polacy, my, Niemcy, domagamy się, aby w Polsce rządził nasz namiestnik Donald Tusk. Muszą wreszcie wrócić stare, dobre czasy, na przykład Polacy na nasze pola i do opieki nad naszymi babciami, koniec z rozdawnictwem, praca do śmierci uszlachetnia, szczególnie kobiety i tak dalej. Panie redaktorze, ja bardzo szanuję panią Kwiecień, panią poseł i uważam, że ktoś włamał się na jej konto. Nie jestem w stanie uwierzyć, że to napisała. Do tej pory dementii nie było. To jest oficjalne konto, pani poseł. No, kompletnie niedorzeczny, nieoparty na żadnych faktach, na jakiejś takiej realnej ocenie rzeczywistości. A czy to jest tak, że bo z tą polityką antyniemiecką to politycy obozu Zjednoczonej Prawicy od początku mieli jakiś problem? To jest kompleks Niemiec? No, jest to kompleks Niemiec i jest to no, straszenie cały czas Niemcami, takie oparte jeszcze na tych zaszłościach wszystkich z II wojny światowej chyba, jakimś taki strachu właśnie przed tym naszym zachodnim sąsiadem. No, ze wszystkimi sąsiadami jesteśmy w tej chwili skonfliktowani, ale z Niemcami najbardziej. Mhm.
To porozmawiajmy w takim razie o lokalnych wyborach, bo wybory są w Platformie, wybory w PiS-ie, ale wybory także w Polskim Stronnictwie Ludowym, tutaj lokalnie. Będzie rewolucja kadrowa, czy ostatni zgasi światło? Wydaje mi się, że rewolucji kadrowej nie będzie i też ostatni nie będzie gasił światła. Wybory odbędą się 12 września, w najbliższą niedzielę. I zostanie wybrany nowy prezes i nowy zarząd Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radomiu, ale z tego co wiem, z takich kuluarowych rozmów, no nie szykują się żadne rewolucyjne zmiany. Prawdopodobnie pan prezes Józef Bakuła pozostanie na swoim stanowisku. A nie ma takiej refleksji, że kolejne wybory były przegrane dla Polskiego Stronnictwa Ludowego tutaj lokalnie w Radomiu, że nie ma ani jednego radnego w Radzie Miejskiej, że ilość radnych wojewódzkich no też spadła do zera. To znaczy tutaj pan prezes Bakuła jest bardzo dobrym organizatorem. Może tutaj nastąpią jakieś zmiany w zarządzie. No trudno mi jest odpowiadać. No musiał pan redaktor zaprosić pana prezesa i z nim na ten temat porozmawiać. No tak, ale pytam pana jako członka PSL-u. To znaczy mi z panem Bakułą się dobrze współpracuje. No on i pan Ferenstein wprowadzali mnie do PSL-u. Bardzo mi pomagali w dwóch kampaniach wyborczych. Ja mam o nich bardzo dobre zdanie. Rozumiem pańską lojalność, ale z drugiej strony to chyba ktoś powinien ponieść konsekwencje takie polityczne za to. No, ja nie należę do politycznych ojcobójców i na pewno nie wystartuję w tych wyborach, jeżeli będzie ze strony prezesa Bakuły wola dalszego przewodniczenia PSL-owi. Mhm. To zostawmy politykę na chwilę, porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym. Radomian, portret własny, wystawa 1 października. Czym ona się będzie różniła od innych wszystkich wystaw? Chciałem właśnie już teraz zaprosić wszystkich Radomian na tą wystawę. Szykujemy ją od 2 lat. Ja jestem współautorem tej wystawy razem z panią Pauliną Szymalak-Bugajską i panią Magdaleną Kołtunowicz z działu sztuki Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Będzie to wyjątkowa wystawa. Tą wystawą chcemy zbudować na nowo tożsamość Radomian, wzbudzić w nich dumę z tego, że są mieszkańcami tego miasta. Wybraliśmy 100 wyjątkowych postaci z naszej historii od XVI wieku do czasów współczesnych. Przygotowaliśmy przepiękny album dwujęzyczny, który będzie rozdawany za darmo. Będzie już przygotowany ten album na wernisaż wystawy 1 października. Przygotowaliśmy piękny kalendarz na najbliższy rok z 12 wybitnymi Radomianami, bardzo ładnie edytowany. Przygotowaliśmy gry planszowe, grę w Piotrusia też dedykowaną Radomianom i tej wystawie. Ta wystawa zaskoczy Radomian, dlatego że Radom jest postrzegany jako miasto poprzemysłowe, robotnicze, z takim ogromnym napływem w latach 60., 70. ludności wiejskiej z okolic Radomia. Natomiast w tej wystawie spośród tych 100 postaci, 50 to są malarze, rzeźbiarze, architekci, artyści. Chcemy pokazać artystyczną, kulturalną twarz Radomia i to dla wielu Radomian będzie ogromne zaskoczenie, jak wybitni architekci, jak wybitni malarze i artyści zapomniani, bo to nie będziemy mówili tylko o Malczewskim i Brancie, ale malarze, o których już dzisiaj nie pamiętamy, artyści, o których już dzisiaj nie pamiętamy, tworzyli w naszym mieście, wywodzili się z naszego miasta, to będzie naprawdę coś wyjątkowego. A przy okazji zbudowaliśmy fotoplastykon, w którym zaprezentujemy XIX-wieczne fotografie, ponad 900 fotografii z drugiej połowy XIX wieku mamy w naszych zbiorach, będzie można je dowoli oglądać. Będą też współczesne zdjęcia Radomian, a przy okazji chcemy przypomnieć kultową wystawę Marka Roztworowskiego z roku 1979, Polaków portret własny. To była wystawa organizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Komuniści tą wystawę bojkotowali, blokowali, a w ciągu kilku pierwszych miesięcy odwiedziło ją ponad 80 tysięcy osób. O tej wystawie też opowiemy, przypomnimy ją, bo nasza wystawa jest w pewnym sensie parafrazą tamtej i też będzie się kończyła lustrem, przed którym staniemy na końcu zwiedzania i zobaczymy siebie jako tego radomianina. Brzmi bardzo interesująco, zatem zapraszamy na 1 października. 1 października o godzinie 17 zapraszam na wernisaż, a wystawa będzie aż do 15 stycznia, będzie można ją oglądać. W Muzeum Jacka Malczewskiego w Rynku. Tak, zapraszam serdecznie. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Doktor Adam Duszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe, wicedyrektor Muzeum Jacka Malczewskiego, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.